Witajcie panowie, nazywam się Piotr Basista, jestem fizjoterapeutą. Zajmuję się na co dzień rehabilitacją namiętnicy i dzisiaj chciałbym poruszyć temat zapalenia prostaty, odpowiedzieć na pytanie, czy zapalenie prostaty, na które się już długo leczycie, to jest na pewno właściwa diagnoza. Przede wszystkim trzeba nauczyć się różnicować zapalenie prostaty z innymi jednostkami chorobowymi, które dają dokładnie takie same objawy. Niemniej jednak zapalenie prostaty zaczynamy od leczenia u urologa, tak? Czyli chcemy wykluczyć przede wszystkim albo sprawdzić, czy rzeczywiście przyczyna jest w prostacie i w związku z tym wykonuje się posiewy moczu, nasienia. Urolog wykonuje badanie per-rektum, żeby sprawdzić konsystencję, strukturę prostaty. Wykonuje się USG jąder, jamy brzusznej, samej prostaty. Też można wykonać USG, diagnostykę pęcherza można zrobić. Czasami wykonuje się taką bardziej zaawansowaną próbę, której bada się posiewy, która też się nazywa próbą Stameja. I jeżeli te wszystkie badania są ujemne, to znaczy się, że przyczyną waszych dolegliwości nie jest prostata, tylko inne struktury, którym się trzeba przyjrzeć. Lekarze, chcąc wam pomóc, będą przepisywali leki przeciwzapalne, antybiotyki. I czasem może się zdarzyć taka reakcja, że na chwilę się pojawi poprawa, która no troszeczkę wprowadza w błąd i powoduje, że wstępujecie na niewłaściwą drogę leczenia, ponieważ leczenie nie powinno być w tym wypadku wymierzone w prostatę. Tutaj powinno się pojawić drugie badanie, które jest no jeszcze mało popularne w Polsce. Czasami się zdarza z takim badaniem, że wykonuje się w klinikach w Stanach, chociaż też jeszcze to jest sporadycznie. Natomiast chodzi o to, żeby sprawdzić mięśnie na miednicy i więzadła, czyli jakby układ ruchu związany z miednicą, ponieważ te mięśnie i te więzadła mogą dawać dokładnie takie same objawy jak prostata, czyli jakby po objawach jest to nie do odróżnienia, natomiast źródło jest zupełnie inne i leczenie jest wtedy zupełnie inne. Więc warto takie badanie wykonać. I takie badanie wykonuje się przez odbyt, tak samo jak lekarz bada prostatę, tak samo fizjoterapeuta będzie badał mięśnie w namiętnicy, które znajdują się w tym miejscu i wszystkie układy więzadłowe, które łączą te kości. Tak? Czyli przez odbyt wprowadzamy palec i dotykamy sobie do różnych struktur, które mogą być wrażliwe i które przy dotyku mogą generować objawy, które dobrze znać. Typowymi objawami dla dna miednicy, dla struktur dna miednicy i więzadeł, które pojawiają się przy podrażnieniu tych struktur, to jest ból pod prostatą. Tak? Możecie to odczuwać jako zaciśniętą pięść, jako napięcie w okolicy między jądrami, a odbytem możecie odczuwać tam ból, pieczenie, wzmożoną potliwość tego rejonu. Mogą pojawić się też bóle jąder, worka mosznowego. Możecie odczuwać większą tkliwość jąder. Może się okazać, że jądro boli w jakimś konkretnym miejscu. Także będziecie w stanie bardzo dokładnie to określić. No i oczywiście tutaj wcześniej mieliście już zbadane jądra, więc jakby jest temat wykluczony, że te dolegliwości w jądrach nie są pochodzenia jakichś zmian tkankowych w samych jądrach. Także odczuwacie jakieś dolegliwości, natomiast same jądra są zdrowe, są w porządku. Możecie odczuwać też objawy w okolicy członka. Tak? Może być tak, że członek może robić się silny, może pojawiać się taka samoistna, bolesna erekcja w nocy, nawet w ciągu dnia. Mogą pojawiać się trudności z uzyskaniem erekcji, wcześniejszy wytrysk. Jeżeli już jesteśmy przy członku, no to jest dużo objawów związanych też z cewką moczową. To są szczypania, pieczenia w cewce moczowej, one są często związane z oddawaniem moczu, czyli na przykład podczas oddawania moczu takie objawy się pojawiają. Mogą się
pojawiać dopiero po oddaniu moczu albo na przykład przed. Także u każdego jest to zupełnie inna wersja. Natomiast badania, które wcześniej robiliście, jakby posiewy z cewki moczowej pokazują, że tam się nic nie dzieje. Jeżeli mówimy już o oddawaniu moczu, no to też część z Was będzie miała dolegliwości związane z trudnościami z oddawaniem moczu, czyli będziecie potrzebowali chwili zastanowienia, zanim mocz zacznie lecieć. Strumień moczu może być często zwężony, może być przerywany. Po zakończeniu oddawania moczu możecie mieć jeszcze takie wrażenie, że jakby w pęcherzu coś zostało, że macie dalej parcie i trzeba tą resztę moczu jeszcze dodatkowo oddać. Natomiast po zakończeniu oddawania moczu może się zdarzyć taka sytuacja, że jeszcze parę kropel moczu poleci bieliznę. To też jest związane z napięciem mięśniowym. Część panów będzie miała ból przy wytrysku, takie kłucia mogą się pojawić. Może być tak, że sam wytrysk będzie bezbolesny, natomiast pojawi się jakieś odczucia bólowe, dyskomfort po wytrysku. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o rejon krocza, no to też mogą się pojawić trudności z oddawaniem stolca, ból przy defekacji. Będziecie mogli odczuwać też bóle w kości ogonowej, może pojawiać się ból w rejonie dolnej części brzucha, jak również w kręgosłupie lędźwiowym. Mogą się okresowo pojawiać bóle pośladków z promieniowaniem do nogi, po wewnętrznej stronie nogi, po tylnej stronie nogi, nawet z promieniowaniem do pięty. Możecie też mieć wrażenie ciągłego parcia na mocz, czyli jakby mimo oddawania systematycznie moczu, po chwili znowu czujecie parcie. Jest to dosyć męczące, ale też charakterystyczne dla napięcia mięśniowego. Te parcia mogą przeszkadzać w codziennym życiu. Jeżeli one są w nocy, to też będą wybudzały i utrudniały normalny sen. Czyli w uproszczeniu chodzi o to, że za Wasze dolegliwości nie jest odpowiedzialna prostata, która się znajduje tutaj, lecz układ mięśniowy tuż pod nią, tak? Także ból prostatowy może być produkowany przez mięśnie w tym rejonie i będziecie odczuwali ten ból dolegliwości właśnie w rzucie prostaty, co właśnie powoduje, że wchodzimy na niewłaściwą ścieżkę leczenia, tak? Ten układ mięśniowy może podrażniać też cewkę, będzie mieli objawy cewkowe, może powodować bóle promieniujące do jąder, bóle odbytu, czy też bóle kości ogonowej. Mogą pojawić się również bóle podbrzusza, jak również parcia na pęcherz. Teraz bardzo charakterystyczne jest zachowywanie się tych objawów, ponieważ one bardzo często falują. Falują w takim rytmie dobowym, czyli na przykład może najczęściej zdarza się tak, że rano jest lepiej, a pod wieczór się pogarsza. Powiedzcie, gdy się położycie, odpoczniecie, to te objawy się zmniejszają. Tak? Tak nie zawsze musi być, ale tak jest najczęściej. Objawy reagują nasileniem na skutek wychłodzenia. Dla niektórych to musi być takie mocne zmarznięcie. Inni już reagują na taki chłodniejszy wiatr latem. Na pewno czynnikiem podrażniającym jest też długotrwałe siedzenie. Część z Was ma pewnie tak, że objawy praktycznie nie znikają, natomiast jak posiedzą więcej, no to wtedy nasilają się w znaczny sposób. Także dosyć bardzo wyraźna jest korelacja. Jeżeli chodzi o alkohol, to większość osób ma pogorszenie po alkoholu, ale nie w momencie picia, tylko na drugi dzień. Wytrysk też jest czynnikiem podrażniającym. Zwykle, tak jak alkohol, też parę godzin później lub następnego dnia czujemy jakby nasilenie objawów. Również zauważyliśmy, że negatywnie na pojawienie się objawów powoduje przemęczenie, niewyspanie, ogólne wyczerpanie takie witalne.
warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co powoduje takie napięcia w kroczu i jest to kilka czynników, to takie jakby trzy główne czynniki, które można wymienić, które prowadzą do tego, że dochodzi do spięcia w kroczu i objawów tak zwanego zapalenia prostaty, które nie ma nic wspólnego z prostatą, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. Pierwszym elementem jest sama miednica, czyli układ kostny. Teraz jak spojrzymy na ten model, no to miednica składa się z dwóch kości biodrowych, lewej, prawej oraz kości krzyżowej. I w momencie, kiedy te kości są ze sobą równo ustawione, żadna z nich nie jest przekręcona ani zrotowana do przodu, do tyłu, rozchylone, tak? Czy też może być też taki błąd, że kość krzyżowa nie jest ustawiona równo, lecz skręca się w którąś stronę albo za bardzo pochyla do przodu lub do tyłu. Jeżeli są takie nieprawidłowości w ustawieniach kości miednicy, to mięśnie, które znajdują się od spodu, które są rozpięte pomiędzy tymi kośćmi, ulegają naprężeniu i pracują w sposób nieprawidłowy. Dochodzi do przeciążenia tych struktur i mamy ból, przeciążenie mięśni, jak również więzadeł, które właśnie łączą te kości ze sobą. Kolejnym elementem jest kręgosłup. Najczęściej jest to kręgosłup lędźwiowy bądź piersiowo-lędźwiowy. Wszelkie podrażnienia w tym rejonie będą powodowały napięcia mięśni i też zmianę, wtórną zmianę ustawień tych kości względem siebie. Czasem zdarza się, że sam odcinek szyjny też jest to zaangażowany, także kręgosłup też trzeba sprawdzić. Natomiast raczej nie zdarza się tak, że przepukina dyskowa, ucisk na korzeń, że powoduje dolegliwości bólowe w kroczu, czyli wszelkie rezonanse, które macie, które pokazują, że macie jakąś przepukinę, to nie jest, a nie macie jakichś objawów typowo kręgosłupowych, typowo korzeniowych, to nie jest powód do tego, żeby od razu podejrzewać tą przepukinę o te wasze objawy związane z prostatą. To trzeba po prostu sprawdzić, tak? Praktycznie ja się nie spotkałem jeszcze, żeby ucisk na korzeń dawał takie objawy prostatowe. Bardzo ważnym elementem są też stawy biodrowe, które znajdują się w tym miejscu. Tutaj mięśnie, które są wokół stawów biodrowych, które poruszają nogą. Jeżeli tu w tym stawie jest problem, to napięcie, które jest w stawie, może powodować przenoszenie się napięcia również na rejony dna miednicy i generowanie waszych objawów. Więc to są takie czynniki biomechaniczne, na które możemy zbadać, możemy na nie wpływać. I tak też wygląda i badanie, a potem terapia jest do tego dostosowana. Kolejnym elementem są czynniki traumatyzujące obszar kroczu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mieliście jakąś operację w rejonie krocza, czy to był na przykład zabieg na hemoroidy, czy to było jakieś na przykład przy chorobie leśniowskiego Crohna, leczenie z ropnia na przykład, czy jakieś przetoki, czy tam była szczelina odbytu, no to są jakby zabiegi, które powodują, że dla tych tkanek była trauma i one od tamtej pory mogą funkcjonować w podwyższonym napięciu. Również przebyte kiedyś zakażenia dróg moczowych, takie bolesne, które wiązały się z dużym bólem, z napięciem. Już ich dawno nie ma, natomiast to, jak te mięśnie to zapamiętały, powoduje, że to napięcie z tamtego czasu może się w jakimś stopniu jeszcze do dzisiaj podtrzymywać i też dokładać się do tego, że te wasze objawy napięciowe powstają. I takim kolejnym czynnikiem są urazy miednicy, tak? Czyli to mogło dojść do przemieszczenia tych kości, do pęknięć, złamań i też bólu w tym rejonie. Więc te wszystkie czynniki takie traumatyczne będą nam też podnosiły napięcie mięśniowe i generowały ból. Kolejnym takim trzecim elementem są czynniki psychologiczne i emocjonalne i to właściwie każdy pacjent z napięciem mięśniowym
w jakimś stopniu te czynniki posiada. Niektórzy mają w stopniu minimalnym, u niektórych są to jedyne dominujące czynniki. No, są to osoby, które cierpią na napięcie w nim, są to osoby zwykle, które mają taką osobowość przejmującą się, czyli jakby jest taka skłonność do zamartwiania się czasem, do przejmowania na siebie czyichś obowiązków, bycia obciążonym różnymi sprawami w nadmierny sposób, jednocześnie zaniedbując swoje hobby i własne życie. Są to też osoby, które mają nadmiarowość w dawaniu i często się rozczarowują, że nie są za to doceniani. Są to też ludzie, którzy mają nieprawidłowe relacje z mamą, z tatą i gdzieś cały czas ta relacja ich gryzie, mają z tego powodu konflikty z rodzicami. A zwłaszcza jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest konflikt z mamą albo na przykład utrata mamy, jeżeli ta relacja była bardzo bliska. Jeżeli chodzi jeszcze o takie czynniki psychologiczne, to tutaj duże znaczenie ma dzieciństwo, ponieważ na wzrost napięcia w kroczu może mieć wpływ na to przedwczesny trening toaletowy, czyli w momencie, kiedy dziecko jest jeszcze nieprzygotowane do trzymania moczu i stolca, jest albo karane, albo karane za to, że na przykład nie zdążyło do toalety, albo nagradzane za to, że zdążyło na nocniczek, wtedy chcąc utrzymać mocz bądź stolec, napina wszystkie mięśnie w namiętnicy, mięśnie pośladkowe i to powoduje jakby narost tego napięcia. Natomiast dzieje się tak dlatego, ponieważ jeszcze za wcześnie jest, ponieważ nie ma wykształconego zwieracza, tak? I te napięcie, którym chciało trzymać, dostać tą nagrodę albo uniknąć kary, gdzieś tam może po okresie dzieciństwa dalej się utrzymywać. Jak również takim czynnikiem, który może podawać z dzieciństwa takie od razu zwiększone napięcie w kroczu, jest to, że rodzice przyspieszają proces nauki chodzenia, czyli jeszcze zanim dziecko samo nie wstanie, to się łapie za rączki i próbuje uczyć chodzić. To jest stawy biodrowe, stawy przyszłobiodrowe jeszcze nie są do tego przygotowane i też rośnie z tego powodu dużo napięcia, które potem może przetrwać. Powiedzieliśmy sobie o przyczynach powstawania napięcia w kroczu. Natomiast teraz powiedzmy, jak wygląda terapia, tak? Czyli jeżeli stwierdziliśmy w badaniu, że mamy nierówno ustawione kości, na przykład tutaj spojenie łonowe, któraś kość jest wyżej, a któraś jest niżej, to będziemy robić zabiegi mające na celu wyrównanie do normy tego. Ta kość może być nierówno ustawiona, więc będziemy próbować znaleźć jej właściwe ustawienie. Będziemy sprawdzać, czy te stawy, połączenia stawowe nie są zablokowane. Jeżeli są, to też będziemy to odblokowywać. Także w kwestii terapii manualnej będziemy pracować na tych kościach głównie. Drugim elementem jest terapia już z tkankami w kroczu, czyli z dostępu przez odbyt będziemy starać się odnajdywać punkty, które odpowiedzialne są za wasze objawy. Czyli szukam punktu, nagle mówicie mi, o tak, tutaj czuję te moje objawy, stewki, szczypanie, pieczenie. Zatrzymujemy się, uciskamy i czekamy, aż ten punkt się znormalizuje. I tak odszukujemy kolejne punkty i powtarzamy zabiegi dotąd, aż miejsca na kościach będą już mniej wrażliwe. Kolejnym elementem jest igłoterapia. Odnajdujemy też punkty bolesne i wrażliwe od strony zewnętrznej i możemy poddać je zabiegom igłoterapii. Tak? Możemy robić tutaj igłoterapię na połączenie stawowe, możemy robić igłoterapię na układ więzadłowy w tych miejscach. Również w momencie, kiedy w cały proces zbadania wychodzi zaangażowany jest staw biodrowy, też będziemy nakłuwać te struktury tutaj. Kolejnym elementem terapeutycznym jest zabieg biofeedback i teraz podejdziemy sobie do monitora i pokażemy, na czym dokładnie to polega. Zabieg biofeedback ma was nauczyć kontrolowania
swojego napięcia mięśniowego, przede wszystkim odczuwania, czy ja mam napięte mięśnie w krążku, czy mam rozluźnione. No i jeżeli są napięte, no to powinniście się nauczyć to odczuwać i umieć rozluźnić, tak żeby nie podtrzymywać tego napięcia. Czyli biofeedback służy do tego, żeby nauczyć głowę kontrolowania i nie podtrzymywania napięcia w dnie miednicy. Biofeedback to jest wizualizacja napięcia mięśni krocza. U mężczyzn robimy to za pomocą takiej niedużej elektrody doodbytniczej i komputer po prostu pokazuje, jak pracują wasze mięśnie. Tutaj, na tej linii nisko położonej, mamy zapis relaksacji mięśni. Tu mamy skurcz, a tu mamy relaks. I teraz w momencie, kiedy nie do końca macie mięśnie rozluźnione, to wykres jest uniesiony. Kiedy rozluźniacie się maksymalnie do końca, wykres opada. I tutaj mamy przykład osoby, która ćwiczyła, że właśnie nie do końca rozluźniała mięśnie i w momencie ćwiczenia my jakby sugerujemy, co zrobić, żeby te napięcie w kroczu spadło. I tutaj widać, że na chwilę się to udało. Potem robimy następny skurcz i podejmujemy kolejne próby rozluźnienia tych mięśni, aż uda nam się zrobić w ten sposób, że po wykonanym skurczu wasz relaks maluje się bardzo nisko i nie jest to dla was żaden problem, żeby za każdym razem po każdym skurczu dojść do pełnej relaksacji mięśniowej. I potem te umiejętności relaksowania mięśni możecie wykorzystać w życiu codziennym, więc jeżeli czujecie, że macie spięte, to rozluźniacie tak, jak się nauczyliście na zabiegu. Jako kolejną metodę terapii stosujemy zabiegi z fizykoterapii. Jest to bardzo dobry wspomagacz, przyspieszacz w ogóle całego procesu leczenia. Jednym z elementów są elektrostymulacje za pomocą takich elektrostymulatorów domowych, które podłączamy do elektrody odbytniczej, którą używamy do zabiegu do biofeedbacku. Ten zabieg się świetnie sprawdza, ten urządzenie wykonuje coś w rodzaju takiego masażu mięśniowego poprawiającego ukrwienie, chociaż nie u wszystkich jesteśmy w stanie to z powodzeniem stosować, ponieważ nie wszyscy pacjenci reagują rozluźnieniem na elektrostymulację, ale to już wiemy po wcześniejszym zbadaniu. Kolejnym elementem, który wykorzystujemy w terapii, jest zabieg wygrzewania mięśni na miednicy pod czerwienią. Powoduje to głębokie przegrzanie, rozluźnienie tkanek. Sami dobrze wiecie, jak ciepło dobrze robi. Połowa z was odkrywa, że kąpiel w ciepłej wodzie w wannie przynosi od razu ulgę i teraz stosując jeszcze mocniejsze jakby źródło ciepła w postaci podczerwieni też uzyskujemy bardzo dobre efekty. I jeszcze kolejnym elementem wspomagającym jest terapia ultradźwiękami. Za pomocą głowicy ultradźwiękowej wprowadzamy mięśnie w namiednicy w drgany. Także opracowujemy tą głowicą cały obszar krocza, tak żeby zmienione, już przeciążone mięśnie odzyskały swoją dawną sprawność. Kolejnym elementem, który jest bardzo istotny, o którym już mówiliśmy, to jest psychoterapia. Postaram się pod filmem dać kilka linków do takich produkcji YouTube'owych, gdzie można się którymś posiłkować, gdzie można się wyciszyć, uspokoić. Na pewno polecam trening autogenny według Schulza, żeby odpuścić napięcie w ciele, nauczyć się redukować napięcie, wszelkiego rodzaju medytacje, mindfulness, wszystko co będzie wyciszało, rozluźniało. Natomiast jeżeli chodzi o taką stricte psychoterapię, to też ja osobiście współpracuję z panią psycholog, do której kieruję pacjentów i ona już się nimi dalej zajmuje. No i ostatnim elementem terapii to jest wasza praca domowa, czyli musicie nauczyć się pewnych ćwiczeń rozciągających, rozluźniających obszar miednicy, stawów biodrowych, kręgosłupa i regularnie je wykonywać tak, żeby to napięcie, które jest w tych rejonach, nie wzmagało napięcia w dnie miednicy, bo to wszystko jest ze sobą bardzo mocno połączone. Powiedzieliśmy sobie już o przyczynach, o
metodach terapeutycznych. Natomiast teraz chciałbym jeszcze podsumować to wszystko, mówiąc o leczeniu, o procesie leczenia. Generalnie 80% osób będzie miało poprawę, jeżeli zaczną się stosować do zaleceń terapeutycznych. Poprawa może wyglądać w ten sposób, że będą bardzo szybkie reakcje, czyli po zabiegu odczujecie całkowitą ulgę albo znaczne zmniejszenie dolegliwości. Może być tak, że poprawa będzie postępowała w bardzo powolnym tempie, czyli z tygodnia na tydzień będziecie czuli coraz lepiej. Może też być tak, że będą dni w krapkę, czyli będą dni bardzo dobre i bardzo złe. I jakby z czasem tych dni gorszych będzie coraz mniej. Natomiast postępy w terapii, jeżeli dobrze mamy pacjenta zdiagnozowanego, tak, że przyczyny jest napięcie mięśniowe, zawsze będą i bardzo Was zachęcam do tego, żeby jeżeli jesteście na niewłaściwej ścieżce terapii, jeżeli jesteście cały czas zawieszeni, ufiksowani na prostacie, to żebyście pomyśleli o innym kierunku działania. Do czego Was bardzo zachęcam i jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to bardzo proszę pozostawcie je pod filmem. Pozdrawiam. We'll be right back.